Witam was, ja jestem Torkiem, to jest gra Assassin's Creed Black Flag. Wiem, że ostatnio pojawiły się dwa inne tytuły, mianowicie Assassin's Creed Unity oraz jeszcze bardziej niedawno wydany na... Wiem, jak się strzela. Oraz jeszcze bardziej niedawno wydany Assassin's Creed Rogue na PC. Ten również będzie na moim kanale. Natomiast teraz miałem ochotę nagrać sobie Black Flaga, bo pamiętam, że to jest gra dość fajna, której nie przeszedłem, nie pamiętam nawet właściwie dlaczego. To bym się odechciało w trakcie, ale jeszcze zanim jak ukończymy Black Flaga, to zanim zaczniemy Rogue'a, może będzie Freedom Cry. Czyli taki jakby season, kurczę, zawsze tego mam problem z umową. Season pass do DLC, tak jakby do czwórki, ale jest to zupełnie inna historia z nowym, innym asasynem. Wtedy bylibyśmy murzynem. Czwórkę uważam za grę dość fajną, na pewno się ona podoba bardzo. Więc wszystko jest ok. Natomiast jedyną częścią Assassina, którą przeszedłem, to była dwójka. Dwójka mi się bardzo podobała i fajnie się... Wow, co to odwalasz, gościu? Dwójka mi się bardzo podobała i naprawdę wszystko było w porządku. Nie tylko ją przeszedłem, mam chyba nawet platynę na tym PlayStation Network. Tamtą część ma na PlayStation właśnie trójkę. To, co mi się najbardziej podoba w Assassinie, to jest właśnie teraz tutaj ta muzyka w czwórce. To jest po prostu genialne. Ja uwielbiam taki styl muzyczny, jeśli mi chodzi o soundtracki. Nagranie jest 30 FPS, mimo że YouTube ma już opcję tych 60, ja tego i tak nie robię, bo raz, że plik miałby większy rozmiar, co by robiło się przez... co by oznaczało, że dłużej by mi się to wysyłało. A druga rzecz to, że dłużej bym się renderowało w 60 klatkach. Dlatego nagrywam na dzień od razu w 30, więc wy to widzicie w 30 FPS, ja widzę w 60 i tyle. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? Jeszcze nie miał tatuaży. All right, no more than two. Promise me. No, a jak możemy zauważyć, chyba coś się nie udało niestety i nasz statek również poległ. No i teraz musimy niestety tam zasuwać już do brzegu szybciutko. Chyba zasłyszeliście, to nie wiem co to było. Chyba za... nie wiem. Jakiś tam dźwięk z Windowsa się pokazał. Pokazał właściwie, udźwięcznił, a nie pokazał. Dobrze. Już docieramy. Ale fajnie tak deszcz pada, one efekty są. No gościu, no kurde, cały w piachu będziesz, weź przestań. Ale ładnie. Aż chyba zrobię print screena, albo nie. O, a to jest nasz asasyn, którego zaraz zabijemy i zabierzemy mu strój. Isn't that the sound you pirates like best? 100 rescues. Keep talking. Will you or won't you? You don't have that gold on you now, do you? Oh.
Luz, gościu, luz. Proch mu zamógł i tak przecież. Przecież on był pod wodą, to tam się woda wszędzie dostała i dupa teraz. No, to zasuwajmy. Ładnie tutaj jest widać, że jakaś tam wcześniej była tutaj cywilizacja. Taka sobie wioseczka na drzewach. No, i jest. Jak w każdej części Asasyna, tutaj również jest punkt ten synchronizacyjny. Nie, tak, punkt widokowy, z którego możemy zrobić synchronizację. Czy co, tutaj wyżej? Wyżej jeszcze, no to już teraz sobie tutaj to zrobię. Bo prędzej czy później tak tutaj wrócą. Będzie trzeba coś tam znaleźć, jakiegoś coś i tak tu się znajdę jeszcze raz. O. I mam już troszkę mapy odkryte. Na YouTubach tutaj postaram się przejść tylko i wyłącznie tą całą fabułę. Wszystkie questy poboczne będą później chyba jakby po zakończeniu gry. Choć nie, to by było głupie. Będę się starał robić tylko misjami, bo tutaj bawić to się już bawiłem w tej grze. A tutaj coś było. O, sobie od razu oskurujemy. I tu jest jeszcze skrzynia. No to już zawsze coś. 307. To były chyba, nie wiem. Nie wiem, jak to się nazywało. No tak, chłopie, możemy razem. O, gościu skoczył, zrobił sobie YOLO. Następny punkt synchronizacyjny to też sobie tutaj skoczy od razu. Bo tutaj, jak wiadomo, że tak w każdym Assassinie, jeśli nie ma pokazane, że zmniejszać odległość od celu, to pościg jest bardziej reżyserowany niż faktyczny, że gdzie musimy kogoś dogonić. Jak mówimy, ten moment ja już tutaj przeszedłem dość daleko właściwie. Się oddały. Wow. Dość daleko doszedłem w tej grze. Oczywiście. No, ojej, raz do mnie też strzeliłeś, straszne. Co tam mam powiedzieć? Aha, że już dość daleko doszedłem w tej grze, więc tutaj większość to będzie teraz już tylko powtarzanie przeze mnie, ale przy okazji, gdyby nie to, że nagrywałbym to na YouTube'a, no to bym już tej gry prawdopodobnie nie uruchomił w najbliższym czasie. To, co mogę powiedzieć teraz w stosunku do Unity, to, że tam na pewno się o wiele płynniej porusza asasyn, bo tutaj tak on, no widać to, że zeskakuje, podskakuje i trochę to tak niezbyt, tamto płynnie zdecydowanie wygląda. No i zaorane. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward.
I jesteśmy już właśnie teraz asasynem, znaczy nie jesteśmy asasynem, asasynem, tylko mamy strój asasyna. Kurczę, coś pamiętam, że chciałem powiedzieć wcześniej, aha, dotyczące Unity. Unity, jak mogliście zauważyć, na moim kanale nagram tylko 5 odcinków takich do pokazówki, żeby było. I ta gra póki co chodzi jak gówno. Tutaj co mam już no, ponad 60 FPS-ów, no bo mi się lokują na 60 w programie. No to w Unity, jak mogliście tam zauważyć, było, nie wiem, z 20 do 200. Bo to było takie, że skacze sobie, jest, nie ma. Więc zdecydowałem się Unity póki co nie zajmować się i najpierw nagram te części, które są w porządku, a później jak sobie naprawią, to ja dopiero kolejne. No chodź. A przeszukajmy go sobie od razu. Mógłbym ich tam po cichu zabijać w sumie, ale jako, że ja jestem takim bardziej kozakiem, no to wezmę ich od razu za rozwalę w ten sposób. On musiał tylko zestrzelić tego, zabić tego gościa, który do mnie strzela. Ginie wasz mościu. Bardzo fajnie wygląda walka, jest super po prostu płynna i fajna. O, jeszcze jeden nam tutaj został. Zabójstwo w biegu. Weźmy sobie też przy okazji skrzynkę. I tam na górze gdzieś były chyba fragmenty Animusa, o właśnie. Ale nie chcę ich teraz zbierać. Tak, już wezmę tylko sobie jeszcze tutaj mapę podniosę. I to nam pokazuje, że tam w wodospadzie jest skarb. Natomiast ja tego akurat nie potrzebuję, więc się jak zwykle oddam fabule. Och, no problem, man. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. Ah, you put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Ciekawe czemu. Uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. All things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? No. To teraz musimy sobie wejść na statek i będziemy nim mogli sobie popłynąć. Będziemy musieli nim popłynąć, żeby się wydostać. O, ale fajnie, jak rybki pływają. Świetnie jest taki kolor wody w ogóle, to jest epickie. Chciałbym kiedyś pojechać na jakieś Hawaje, czy gdzieś tam, gdzie byłby właśnie taki kolor wody. Bo póki co tylko w obrębie Morza Śródziemnego, no to jest taki trochę syf. Szczególnie w tych miejscach, gdzie tam są różne kurorty, turyści i tak dalej. No jestem. Weź to chwyć. No, chwyć to, no, ziomuś. Aha. Musimy czekać na naszego koleżkę. No już. No. I teraz widzimy, ile tam jest wszystkich skrzyni, punktów i tak dalej. Więc ja tam na pewno sobie jeszcze kiedyś wrócę, a to między odcinkami na pewno. Genialne są w ogóle też te... jakby to powiedzieć... Wow, wyspy skalne. Zawsze one blisko wyglądają.
w Awatarze, jak wiemy lub nie wiemy, były one o wiele większe. I na nich były te wszystkie całe szczepy z alienów. Czyli z tych Navi. Aliena, znaczy tego nie aliena, tylko. No w sumie to aliena też mogę. Alien Isolation, bo tam tylko nagrałem jeden odcinek do pokazówki i odpuściłem sobie. Ale tak ostatnio obejrzałem jeszcze raz wszystkie filmy Aliena i mi się to spodobało i może też kiedyś nagram. Natomiast to, co miałem powiedzieć, to, że Avatara na peceta to niestety nie polecam. Mam i żałuję. Gra strasznie niefajna. Zresztą jaka gra na licencji filmów jest fajna? No ktoś by powiedział, że Batmany, ale Batmany nie są na licencji filmów, tylko na ogólnie superbohatera, więc jeszcze jest okej. Okay. South Park, przepraszam. South Park jest też w porządku i South Parka zamierzam nagrywać w niedalekiej przyszłości. South Park, kijek prawdy. Już tam kiedyś go przeszedłem, jak była premiera, ale postanowiłem, że jeszcze raz, bo obejrzałem sobie też parę odcinków różnych sezonów i jest to fajna. Wow. Jest to fajna gra i w ogóle uniwersum. A teraz płyniemy już na szczęście na otwarte morze. Ślicznie to wygląda. Natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my butt. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. I myślę, moi drodzy, że tutaj utnę ten odcinek i resztę już Havanę poznamy w następnym odcinku. I dzięki za to, że oglądaliście. Hejos.